Sponsorem relacji jest Billerbud, dystrybutor kostki brukowej Polbruk, oferującej usługę projektową gratis. Sponsorem relacji jest salon fryzjerski Monaliza z Leszna. Relację oglądacie dzięki firmie Łabimex z Buczu w Wielkopolsce, wiodącemu producentowi przetworów z pieczarek, dań gotowych oraz soków warzywnych i owocowych. Grzegorz, jesteśmy już właściwie po zakończeniu tegorocznego sezonu. Powiedz, jaki on był w wykonaniu? No chyba najpierw zapytam o to, jakim był w twoim wykonaniu. Lekki rollercoaster, jeśli chodzi o mnie, bo początek dosyć taki ciężki dla mnie, to nie ma co ukrywać i ja zresztą to wszędzie podkreślam, że nie było mi łatwo wyjść z tej pozycji, w której byłem na początku, ale ciężką pracą i taką sumienną pracą krok po kroku budowaliśmy coś, do czego udało się dojść na koniec sezonu, czyli do złotego medalu. Cieszę się z tego niezmiernie, bo poniekąd ta cegiełka moja w 13 wyścigu okazała się dosyć znaczna, więc to co było, już nie rozpamiętuję tego. Myślę już o tym, co będzie i uwieńczone to wszystko zostało złotym medalem. Jeszcze wczoraj udało się dołożyć Mistrzostwo Europy par, więc cieszę się tym bardziej i co, myślę, że to był całkiem fajny sezon, a no i tyle. Okej, to teraz zapytam Cię o ten 14 bieg w takim razie we Wrocławiu, bo dużo kibiców w momencie, kiedy dowiedziało się, że Ty w nim właśnie pojedziesz, to tak powiem Ci, byłam w klatce razem z kibicami i komentarz... Właśnie te buczenie, tak, komentarz był taki, że... Mylicie się, ja Wam pokażę. Oczywiście żartuję teraz, ale wyjechałem do tego wyścigu w pełni zmotywowany, żeby właśnie pomóc zespołowi, bo... Wcześniej gdzieś tam te wyścigi, gdzieś tam mimo, że też złamaliśmy poniekąd impas z Piotrem gdzieś tam z początku tego meczu, gdzieś tam gdzie wrocławianie cały czas nas lali, a my nagle przełamaliśmy ich wspólnie, przywieźliśmy 5-1 i zahamowaliśmy trochę to, więc to był też niezwykle ważny wyścig dla kolejności zdarzeń później, więc... pojechałem 3 wyścigi, 3 całkiem dobre, jeden trochę słabszy... No ale to czasem tak się zdarza, że nie zawsze da się wygrywać, a zdobywanie tych punktów z tych numerów takich parzystych, szczególnie we Wrocławiu, nie jest łatwe. Po 14 wyścigu zapanowała euforia w szeregu Unii, sztabu, kibiców, natomiast po 15 to już w ogóle, nie wiem, wiedzieliście w ogóle wszyscy, co się dzieje? No bo wiedzieliśmy, że ten 14 wyścig był mega ważny i te 5-1, które zdobyliśmy, to już nas mocno przybliża do tego, że złote medale zawisną jednak na naszej szyi, a nie wrocławian. Oni jedyne, co ich wtedy ratowało, no to bezbłędne pojechanie 15 wyścigu i to było wtedy niezwykle trudne dla nich i było widać nerwy, jakie w nich drzemały po prostu przed wyścigiem. Kolega jest mega impulsywny, widać z tyłu. Pozdrawiamy go, jak będzie oglądał, pozdrawiamy go, jest niezwykle aktywny, impulsywny. Chce tutaj... Chce mieć swoje 5 minut, udało mu się. Więc ten 15 wyścig już w zasadzie chłopaki mieli o tyle lepiej, że musieli chociażby 2 punkty przywieźć w tym wyścigu, a po takim starcie, jaki miał Piotr czy Janusz, byłem o to spokojny, bo już jazdę, jaką prezentowali przez 4 kółka, bezbłędną, nie pozostawiała to złudzeń i praktycznie 5-1 można było śmiało im wpisać po 2 kółkach. Krążą plotki, że po tej złotej niedzieli we Wrocławiu noc była długa i kolorowa w wykonaniu naszych zawodników. Faktycznie świętowaliście to, na co tak długo pracowaliście przez cały sezon? Już wcześniej podkreślałem, że ten złoty medal przyszedł nam niezwykle trudno. Nikt na nas nie stawiał po rundzie zasadniczej, że będziemy w stanie cokolwiek, jakikolwiek medal zdobyć, bo trafiliśmy w pierwszej kolejności na Zieloną Górę, która była liderem tabeli po rundzie zasadniczej, która wygrała we Wrocławiu, więc nie było to łatwe zadanie. My udowodniliśmy, że potrafimy i awansowaliśmy do finału, więc a finał znowu Wrocław, ja Cię kręcę, zlali nas niemiłosiernie w rundzie zasadniczej na wyjeździe i u nas, więc znowu było, gorzej być nie mogło, nie?
A się udało, więc nie mówię, przyszło to mega, mega trudno, ale wtedy właśnie ten sukces cieszy najbardziej, bo jak przychodzi coś łatwo, no to fajnie jest, ale jednak jak trzeba się trochę napocić nad tym, no to to cieszy niezmiernie i to, że świętowaliśmy, no to wszyscy świętowali, miałem wrażenie, jak przyjechałem na fetę. Więc my nie byliśmy gorsi, po prostu. Będzie co wspominać przez te najbliższe miesiące wolne od żużla? No na pewno, każdy złoty medal pozostawia w pamięci fantastyczne wspomnienia, więc na pewno miło będę wracał do tego wszystkiego, no bo mimo, że jest zima, już trzeba myśleć o kolejnym sezonie, to jakby ma się poczucie tego, że jednak ten sezon był dla nas wyjątkowy, więc... Ale no, nie ma co żyć też historią, trzeba już myśleć co dalej. A co dalej, Grzegorzu? Tak myślałem, że mi zadasz to pytanie, bo sam się na nie w sumie po części naprowadziłem, mój błąd. No to jest trudne pytanie, bo na ten moment jakby ten sezon tak naprawdę ogórkowy się zaczyna i wszystko się będzie działo, ale w którą stronę to pójdzie, no trudno mi w tym momencie na te pytanie odpowiedzieć, bo jeszcze nie toczyłem żadnych rozmów z jakimkolwiek klubem, a oczywiście dla mnie priorytetem jest jakiekolwiek rozmowy zacząć, no to z klubem Unii. Bo do tej pory tak robiłem i to się nie zmieni i spokojnie czekam po prostu, aż prezes znajdzie dla mnie 5 minut i porozmawiamy o tym sezonie, a gdzie to zabrnie, niestety musimy wszyscy zaczekać. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się jednak w przyszłym roku również w barwach Unii Leszno. Ja również mam taką nadzieję i co, mam nadzieję, że do zobaczenia.